Halo, halo, witam was moi kochani, bardzo serdecznie, jestem Marcisław, jesteście Beo, to jest Gothic i w poprzednim odcinku dokonaliśmy odkryć wielkich, znaleźliśmy ukrytą komnatę pod klasztorem, ja się idę jeszcze przespać jeden dzień. Dlaczego idę się przespać? Żeby mieć pewność, że w końcu Neoras uważył tą miksturę, którą bardzo byśmy chcieli. I dostaniemy te darmowe punkciki siły, jeżeli dobrze pamiętam. Siła! Ej, ty! O! Przychodzę po straszliwą miksturę ze smoczego jaja. Ach, śliwą. Właśnie ją przygotowałem. Nie miałem jednak czasu jej przetestować i nie wezmę odpowiedzialności za niepożądane efekty. Oddaj mi ją natychmiast. Dobrze, już dobrze. Mam taki brutal. Tylko nadzieję, że nie eksploduje ci od niej głowa. Albo dupa. Czy tutaj nikt nie pomyśli o takim jakby na przykład zatwardzeniu? Jest eliksir ze smoczego jaja. Plus 3 punkty siły. 136 punktów. Nadal o wiele za mało na miecz burzy albo smoczą zgubę. No, ale moglibyśmy założyć już orkową zgubę, tyle że orkowa zguba jest do niczego dla mnie. Ja używam broni dwuręcznej. Dobra. W poprzednim odcinku okazało się, że dwór Irdorat znajduje się na wyspie. Niedaleko stąd, ale nadal na wyspie. Musimy zdobyć statek, musimy zdobyć załogę. Żeby zdobyć załogę, to już tutaj możemy na przykład szukać sobie kapitana. Kto zostanie kapitanem naszego statku? Bo wiecie, tutaj był taki jeden kapitan, jeden żeglarz i on sobie stoi tutaj. Ej, ty! Tyle, że go nie chcą nam wypuścić, bo wyżarł wszystkie zapasy. No, nie wszystkie, wyżarł siedmiodniowe zapasy w jeden dzień i jak to teraz nic nie robi, nie dał owcy, nie dał hajsu, no i nie chcą go oddać, dopóki nie odpracuje. Mógłbym cię zatrudnić jako kapitana na moim statku. Ej, chyba mnie nie nabierasz, co? Jeśli mówisz serio, możesz na mnie liczyć. Jest tylko jeden mały problem. Wyżarłem nowicjuszom połowę spiżarni. Strasznie się z tego powodu zezłościli. Obawiam się, że mogą nie chcieć mnie stąd wypuścić. Najpierw muszę odpracować swój dług u Pyrokara. Przykro mi. Spoko, rozumiem, jakoś się to załatwi. Wracamy do Pyrokara. Jest jeszcze dwóch innych kapitanów, których moglibyśmy wziąć. Jest to Torlof i nie pamiętam kto jeszcze. Ale Torlof chyba idzie jedynie z najemnikami. To co mam zrobić, jeśli nie chcesz go zwolnić? Czekać 3 miesiące? W rzeczy samej jest coś, co mógłbyś dla mnie zrobić. Twoja przyjaźń z Xardasem może się okazać przydatna. Doszły mnie słuchy, że od kilku dni wokół wieży Nekromanty dzieją się tajemnicze rzeczy. Mieszkańcy miasta widują w nocy dziwne światła. Słyszą też straszliwe wrzaski dobiegające z tamtego kierunku. Jakbyśmy i bez tego nie mieli dość kłopotów. Chcę, żebyś się tam udał i zajął się tą sprawą. Potem będziesz mógł stąd zabrać Jorgena. Okej, czyli idziemy do wieży Xardasa. Problem polega na tym, że w wieży Xardasa znajdują się demony. I jest ich trochę. Jestem na cios. Napiłbym się z kubka, ale to jest tak gorące, a tutaj jest tak gorąco. Się nie dziwcie, jak będę pieprzył jakieś głupoty, jak na przykład w poprzednim odcinku pomyliłem Illuminati
z Anonymous, bo tu jest tak gorąco. Ej, jednego poproszę tutaj, nie... Co tam się... Kurwa, powiedziałem jednego. Co jest z tym dźwiękiem? Nie tak, on się buguje. Glitchuje. I inne sprawy. Dobra, teraz już nie będę taki miły. Wyłazisz albo cię spopielę. No. Poszło groźbą. Trzeba znać swój zasięg. Jak znamy swój zasięg, to już jest połowa sukcesu. No w przejściu nie słyszę w ogóle dźwięku, jak jestem w przejściu. Proszę mnie nie okrążać. Dziękuję. Czy do tej klatki dało się wejść? Nie. Coś mi się kojarzy, że do klatki dało się jakoś tak od dołu wskoczyć. Niczego tu nie znajdę. Nieważne. Skorzystajmy z leczenia i idziemy na wyższe piętra, na których jest Książę Demonów i chyba trzy normalny. Będzie zabawa. Jezu, jak tu jest gorąco. Parę dni temu narzekałem, że cały czas pada. Nie powinienem. Dobra, jeden obudzony. Czy żeby koleżka nie mógł przejść przez drzwi? Ale może mnie jebnąć. Dobranoc, panie kolego. Jakiś jeszcze się czai za ścianą, nie? Co to tam się czai kolejny? Kurwa! Dlaczego? Się nie robi, gro. Idzie jeden, to poproszę jednego. Znowu bawimy się przy drzwiach. No. Jest niedopuszczalne, żeby oni mieli wyższy zasięg ode mnie. Przepraszam, na chwilę mucha mi łazi po monitorze. Była mucha, nie ma muchy. Nie no, coś trzeba pić, naleję sobie wody. Tylko wody. Dobra woda. Tą zupę widzę, że dopiero za jakąś godzinę będę mógł wypić, jak trochę ostygnie. Przeszukane demony, jak przeszukane, to można iść dalej. Można się wpierdalać w tego jednego. Co to? Za ataki. Level! 22 punkty. Akurat na 5 punktów do siły. Ile my w ogóle mamy siły? 136. Jeszcze tylko parę levelków i będziemy mieć te 160. Jak będzie 160, to będzie smocza zguba. A smocza zguba to jest już taki szczyt tego, co bym chciał osiągnąć. Są lepsze bronie oczywiście, ale smocza zguba to jest klasa sama w sobie. Jeżeli dobrze pamiętam, to tutaj jeszcze powinien być Książę Demonów. Ale może mi się po prostu... źle kojarzy.
Jest, książę demonów. Spierdalam, spierdalam. To i nie spierdoliłem. Ech. Mam całe mokre plecy. Tak, moje panie, mam całe mokre plecy. Odwala mi już od tego gorąca. Sprowadźmy go pod drzwi. Ej ty, rusz się! Ała! To jest pewien problem. Bo w drzwiach nie mogę go namierzyć. Ja chciałem kupić miksturę u Goraxa. Jakbyśmy zrobili tą siłę na te 160, to może bym ruszył troszeczkę w magię. Dobrze, że frajer nie może wyjść. Jakby wyraz to bym miał przejebane. Jak tu z czymś takim się bić? Wygrałem, wygrałem. Tu nic nie ma w ogóle. Cała wieża została przez nas oczyszczona. Nawet się nie chcę leczyć. Po prostu się teleportuję do klasztoru. Milton, nie chciał być z nami... Podobno spędziłeś sporo czasu w klasztornych podziemiach. Dowiedziałeś się czegoś nowego? No chopie. A chcesz się ze mną gdzieś zabrać? Wiem już, gdzie kryje się nieprzyjaciel. Jest całkiem niedaleko stąd. Zatem musimy czym prędzej wyruszyć w drogę. To może być nasza jedyna szansa. A no. Co Diego sądzi na ten temat? Myślę, że chętnie będzie ci towarzyszyć. Co z Gornem? Podobno wrócił z Górniczej Doliny. Koniecznie z nim porozmawiaj. I nie zapomnij o Lesterze. Gdybyś nie wyciągnął go z tej doliny, byłoby po nim. Ja też mam pewną rolę do odegrania w tej sprawie. Mogę ci pomóc w zwiększeniu twojej many oraz przy sporządzaniu nowych run. Kiedy ruszamy? Witamy na pokładzie. Witamy na pokładzie. Spotykamy się na przystani. Nie spóźnij się. W porządku. Możesz na mnie liczyć. Tylko jest jeden problem. Kapitana to znajdziemy, ale statku nie mamy. Gdzie mogę znaleźć kapitana statku? Porozmawiaj z Jorgenem. W końcu był kiedyś żeglarzem. Powinieneś spotkać go w klasztorze. Gdyby on nie mógł ci pomóc, musisz popytać w mieście. Albo nawet na farmach. Z pewnością są tu jeszcze jacyś żeglarze. Na twoim miejscu porozmawiałbym o tym z Lee, albo zajrzałbym na przystań w Korinis. To chyba najlepsze wyjście. No raczej. Gdzie mamy szukać żeglarzy? No, no oczywiście w porcie. Ogólnie załogę możemy sobie skonstruować jak chcemy, tylko jest pewien limit. Nie pamiętam ile to jest osób, ale ileś tam osób jest w limicie. To pierwsze dwie, czyli Jorgena i Miltena mamy. Gorn, Diego, Lester, Lee. Dobra, z nim jeszcze nie. Najpierw idziemy do Pyrokara. To rzeczywiście prawda. Mamy 20 punktów nauki. Opolos uczył siły i to chyba na odpowiedni poziom. Chciałbym stać się silniejszy. Dokładnie to samo powiedziałem. Nie mogę ci... Nie, ty... Jesteś już dość silny. Niczego więcej nie mogę cię nauczyć. Ściągamy wszystkie wspomagacze. Na chwileczkę. Wspomagacze dają mi... Nie, no i tak nie będzie mógł. Szkoda. Sprawa wieży Xardasa została rozwiązana. I co się tam działo? Nie,
Czekaj. Nawet nie chcę wiedzieć. Jeśli nadal zależy ci na pomocy Jorgena, możesz go ze sobą zabrać. Niech Inos macie w swojej opiece. No, jak ja już dawno tak nie siedziałem przed kamerą. Za starych czasów musiałem w ten sposób siedzieć. Znaczy jeszcze bardziej musiałem w ten sposób siedzieć. Tutaj jak to jest mikrofon. Musiałem w ten sposób kiedyś siedzieć, żeby w ogóle było mnie słychać. Ale nieważne, dobra. Mamy. No oczywiście, że mamy, dobra. Wynoszę się stąd. Zakładamy dwie kolejne runy. Założymy je za chwilę. Najpierw idziemy do Goraxa. Wykupuję cały nakład małych mikstur. Cały nakład małych mikstur many. O, nie mogę tyle kupić. Dobra. 66 powinno nam już starczyć do końca gry. W razie co pozbywam się starych broni, pałasz bandytów, killów sobie zostawię, lagę sobie zostawię, sierp 1 sobie zostawię. Po co je zostawiam, nie mam pojęcia. Długi łuk won. To zostaje, to wywalam. To wywalam. Co by tu jeszcze wywalić? Teoretycznie te chujowe pierścionki plus 3 do obrony. Runy, które mi się duplikują, nawet jeżeli nic nie dają. Na przykład ten pocisk śmierci nic nie daje. 25 many, ale to jest 6 krąg. Mogłem się w sumie nauczyć 6 kręgu, ale... Jezu. Kula ognia, jedna z błyskawic. I co, to chyba wszystkie duplikaty? A, jeszcze grom. To sobie wszystko zachowamy. Kły błotnego węża. Srebrne pęknięte misy, kły. Owcze skóry. Złote gówno. Pancerze pełzaczy, które znowu mają normalny kolor. A niech idą w diabły. Miotły, młotek. Kamień z poświęconej ziemi. Co to jest? Głowy pełzaczy, pazury, 209 sztuk, skóra cieniostwora, róg cieniostwora, żądła, skrzydła, skóry wilków, kości szkieletów. Jakie ja mam śmieci przy sobie, smocze łuski se zachowam, skóra topielca, język ognistego węża, skóry warga. Czy ja się zajmuję czymś, czego nie powinienem w sumie? Oczywiście, że tak. Pozbywam się śmieci. Piły. Reszta tego tałataństwa. Dobra. Mogłem też pootwierać te worki. Znowu mamy 5000 sztuk złota, wykupuję resztę. Tych mikstur i... Co ty tutaj w ogóle jeszcze masz? Tak nic, co by mnie interesowało. Ile daje ten kostur? 60 na 30. To była dobra broń, ale... Ale niestety znalazłem o wiele lepszą, zanim zdążyłem z tej skorzystać. Dobra, jesteśmy gotowi, żeby ruszać dalej. Ruszamy w tym momencie do miasta, spróbujemy wyuczyć się troszeczkę więcej w siłę. Gdzie są? Tu są teleporty. Klasztor wywalamy, Xardasa wywalamy. Miasto dajemy. Chociaż nie, Xardasa jeszcze będziemy potrzebować. Jorgen. Zająłem się twoim długiem. Jesteś wolny. Naprawdę? Jak tego dokonałeś? Nie chcesz wiedzieć. W sumie to prawda. Wielkie dzięki. A co z twoją ofertą? Nadal widzisz mnie w swojej załodze? No chłopie, oczywiście. Zostań kapitanem mojego statku. Czuję się zaszczycony, ale czy ty w ogóle masz ten statek? A załogę? Myślę, że 5 ludzi powinno wystarczyć. Dobrze. Zobaczę, co się da zrobić.
Czekaj na mnie na przystani. Tak jest. Przecież wiadomo. No to mamy w sumie kapitana i jednego z pięciu ludzi. Teraz idziemy po Lestera. Lester jest drugi. No to w takim razie jeszcze Gorn, Diego i Lee, na przykład. Dowiedziałem się, gdzie szukać naszego nieprzyjaciela. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że powinienem pójść z tobą. Co przez to rozumiesz? Nie potrafię tego wyjaśnić, ale wydaje mi się, że odpowiedzi na moje pytania poznam idąc z tobą. Więc chodź ze mną i poszukaj swoich odpowiedzi. Spotkamy się w zatoce. Zejdę tam, gdy tylko będę gotów. Śpiesz się, mamy mało czasu. Dobra. Teraz lecimy na farmę. Pogorna. Tylko 5 ludzi powinno wystarczyć, ale 5 to jest minimum, a chyba maksymalnie możemy mieć ich więcej. Hej! Polazłbym sobie jeszcze w jakieś lasy i pozbierał doświadczenia na siłę. Ale no, nie wiem, kto mógłby... Potrzebuję twojej pomocy. Nie dziwi mnie to. Co mogę dla ciebie zrobić? Popłyniesz nie wiem, kto mógłby mnie nauczyć siły na odpowiednie level. Parę tyłków? Ha, zawsze wiedziałeś, jak mnie zachęcić. Co mam robić? Chcę, żebyś się ze mną popłynął. Czekaj na mnie na przystani. Masz statek! Ho, ho! Jedno ci powiem. Z tobą nie można się nudzić. To mamy 3 ludzi. Lee z nami popłynie? Wiesz może, jak mógłbym przejąć okręt paladynów? A myślisz, że siedziałbym tu, gdybym wiedział, jak to zrobić? Ten okręt jest lepiej strzeżony niż konwoje z rudą w starym obozie. Musi być jakiś sposób, żeby dostać się na pokład. Dostanie się na pokład to akurat pestka. Ale to jeszcze nie wszystko. Musisz najpierw znaleźć kapitana, załogę i takie tam. Sam okręt to za mało. Jest jeszcze mnóstwo spraw, które trzeba załatwić. Znasz kogoś, kto mógłby stanąć za sterem statku? Jeśli dobrze pamiętam, Torlov kiedyś sporo żeglował. On będzie wiedział, co i jak. Kogo powinienem wziąć do załogi? To już twoja decyzja. Na twoim miejscu brałbym tylko ludzi, którym mógłbym zaufać. Masz wystarczającą ilość zaufanych ludzi? Jeśli potrzebujesz kowala, pogadaj koniecznie z Bennettem. Lepszego niż on nie znajdziesz. Okej. No to mamy też kowala. O, a chcesz ze mną popłynąć? Popłyniesz ze mną? Żartujesz? Jasne, że tak. Mam parę rachunków do wyrównania na kontynencie. No i mogę ci pokazać kilka sztuczek w walce dwuręcznym orężem. Mogą ci się przydać. Że ja potrzebuję kogoś, kto mnie nauczy siły. W takim razie pakuj się. Co? Już? Teraz? Tak, podnosimy żagle. Jeśli chcesz się ze mną zabrać, przyjdź na przystań. Spotkamy się na statku. Długo czekałem na tę chwilę. Możesz na mnie liczyć. Możesz mnie czegoś nauczyć? Mogę, ale nie mam. Poducz się. Aha, oczywiście. Mogę cię uczyć walki bronią dwuręczną, ale no, to, no kiedy indziej. Najpierw się naucz podstaw. Mam mistrza. Jak? Co ty w ogóle tutaj miałeś? 150 na 150. 135. Ej. To jest różnica. I to dość spora. Pozbywam się orkowej zguby albo i nie. W sumie po co? No to jest troszeczkę dłuższa broń. Mamy w końcu lepszy miecz. I jeżeli sprawy pójdą tak chujowo, jak mi się wydaje, to pewnie z nim skończymy grę. W końcu to była jego decyzja. Się do tego zabrał. To było oczywiste. Dobra. Bennett, chcesz się z nami zabrać? Wybieram się na wyspę i przydałby mi się kowal. I pomyślałeś o mnie? Tak, co ty na to?
Tak czy inaczej, dzięki temu byś się stąd wydostał. Stary, nawet w piekle nie może być tak paskudnie jak na farmie Onara. Wchodzę w to. To świetnie. A więc będziesz moim kowalem. Zobaczymy się w porcie. W porządku. Do zobaczenia. Kowal i kapitan chyba się nie zaliczają do osób na statku. Osób chyba może być maksymalnie 8, ale nie jestem pewien. Kogoś z farmy chcę jeszcze? Chyba nie. Chyba czas wyruszać do miasta. Nasze ziomeczki sobie idą swoją drogą. Lee, tak bardzo, o moi ludzie, nie mogę ich zostawić w ogóle. A ty hopie, mam statek, chcesz płynąć? Jasne! Do miasta. Teoretycznie możemy jeszcze zwerbować Angara, ale nie wiem, czy będę mieć na niego miejsce. A bardzo bym chciał, żeby moja drużyna była jak najbardziej kanoniczna. Czyli żebym miał tych samych ludzi, którzy później przechodzą do trójki, jako nasi ludzie. Chciałbyś może opuścić tę wyspę? Najbardziej na świecie. A co chodzi ci po głowie? Dowiedziałem się, gdzie ukrywa się przywódca smoków. Jest na wyspie, niedaleko stąd. Zamierzam się go pozbyć raz na zawsze. Brzmi świetnie. Wchodzę w to, jeśli mogę się do czegoś przydać. Nie chciałbyś się nauczyć, jak poprawić swoją zręczność? Albo jak lepiej posługiwać się broniami jednoręcznymi? Hopie, a jak zwiększyć bicka, to ty mi pokażesz? Wiedziałem, że mogę na tobie polegać. Wszyscy spotkamy się na statku. Człowiek czynu. To mi się podoba. Do zobaczenia! Jeszcze będziemy musieli pogadać z Hagenem. Chwila. Żeby nam łaskawie oddał statek. Ma siłę. Nie mogę cię już... Po 60. Bezużyteczny sojusznik. Jednak cię nie chcę na statku. Jednak zostaniesz tutaj i zdechniesz razem z innymi, kiedy przyjdą orki. Jestem teraz panem życia i śmierci. Wybieram, kto przeżyje, a kto nie. Teoretycznie, bo w praktyce to są ludzie, którzy i tak przeżyją. Czy ja właśnie spoileruję zakończenie? Nie powinienem. Czekajcie. Mam nadzieję, że Karl uczy do 120, a nie do 90. W sumie piranie zjebały z tym dodatkiem w paru miejscach, bo... Po cholerę smoki się regenerują, ale to jest nieważne. Ze smokami da się poradzić. Chcę być silniejszy. Proszę. Nie mogę cię już. Jest 120! Dobrze pamiętałem. Ściągamy wszystkie wspomagacze. Minus 10. Minus 5, minus 3 i kolejne minus 10. I mamy 108. Chcę być silniejszy. Plus 5. Mamy 113 bez wspomagaczy. Uwaga, pas siły. Dwa pierścienie siły, czyli plus 8. Mógłbym sobie kupić pierścień, który daje 4 siły i 4 zręczności. Wtedy bym miał pierścienie, które dają mi plus 9. Zobaczymy, jak to będzie po założeniu wspomagaczy. 141. Prawie miecz burzy możemy założyć. Prawie. Jeszcze tylko tak z 2 levele muszę wydać. Czy ja w ogóle będę mógł wydać 2 levele? Mam nadzieję. Byłoby głupio, jeżeli nie. Mam swoje zdanie na ten temat. Znaczy, 2 levele to nie jest 2 levele. Będę musiał 2 razy wpakować po 5 punktów, czyli 40 punktów. Czyli 4 levele. Kurwa. Kogo my chcieliśmy z miasta? Diega. Nigdy więcej nie powstanie wasza noga na mojej ziemi, bo jest ona święta i pozostanie taką na wieki. Ale człowiek bestia... Nie chcecie wiedzieć, co to było za maszyna. To był jebany Transformers, moi drodzy.
istny Gundam. Opatrzcie. O, strażnicy okrętu. Wszyscy z okrętu zeszli. No to dobrze. Okręt jest pusty. Możemy go przejąć. Możesz mnie czego uczysz? Nauczyć? Jasne. Daj znać, jak będziesz gotowy. Mogę. Tylko zręczność. Szkoda. Zamierzam opuścić Korinis. Mądra decyzja. Chętnie zabrałbym się z tobą. To miasto za bardzo się zmieniło. Ciężko będzie tutaj szybko się wzbogacić. Mógłbym cię podszkolić w łucznictwie, otwieraniu zamków i zręczności. No i przyda ci się chyba dobry złodziej. No to jest w sumie prawda. Popłyń ze mną. Możemy się spotkać na przystani. Masz rację. Korinis to rynsztok. Płynę z tobą. Daj mi jedną chwilę. Zaraz będę gotowy. To jest ogólnie to taka bardzo fajna rzecz. Rzadko mamy takie sceny, bo te sceny lubią się często bugować. Ale tutaj właśnie mamy. Proszę bardzo, idzie się przebrać w swoją zbroję cienia. Mogę już ruszać. Do zobaczenia na statku. Dobra. Zobaczymy, ilu ludzi jeszcze mogę. W ogóle sprawdzę sobie rozpiskę, jakie osoby mogę ze sobą jeszcze zabrać. I kto by się przydał. No i będziemy wypływać. Chyba jeszcze w tym odcinku. Chociaż nie chcę jeszcze wypływać. Chcę trochę poekspić. Wszystkie smoki zostały zgładzone. Wiedziałem, że Inos doda ci sił w walce ze smokami. Gdzie jest Ruda? Orkowie wciąż oblegają zamek w Górniczej Dolinie. Garond nie może opuścić twierdzy, póki nie odeprze ich ataku. Niech to szlak! Jeśli Garond nie potrafi uporać się z tą sytuacją, sam się tym zajmę. Żadna banda orków nie stanie mi na przeszkodzie. Powiadomiłem już moich ludzi. Przygotowujemy się do wyruszenia w drogę. Zabieram ich wszystkich. Na straży statku pozostaną nieliczni wartownicy. Pora, by ktoś wreszcie rozprawił się z tymi orkami. No. W ten oto sposób Lord Hagen wyrusza z wszystkimi paladynami, poza paroma strażnikami na statku, bodajże dwójką. Całkowicie się z tobą zgadzam. A ja to załatwię w ten sposób, że no ja przecież jestem arcymagiem, moje słowo jest święte. Teoretycznie da się wejść do szóstego rozdziału już w rozdziale drugim. W taki sposób, że zostajemy magiem. Nie arcymagiem, tylko po prostu magiem. I jak jesteśmy magiem, to właśnie możemy rozkazać strażnikom, żeby nas wpuścili na statek. I za pomocą baga wejść do kajuty kapitańskiej, która nas teleportuje na miejsce. Nie mamy żadnej załogi, nie mamy... Nie, dostajemy Okoinosa. Bo Okoinosa, jeżeli nie mamy go przy sobie, to Xardas wysyła nam list z pogróżkami, że jesteśmy debilem i daje nam to oko. Powstało morze. Właśnie, dobra. Mamy załogę, statek zaraz będziemy mieć, a teraz sobie sprawdzę rozpiskę. Kogo mogę na statek wziąć? Co jest? O, działa. Gothic 2, rozdział 5. Załoga. To będzie na przykład bodaj tutaj. Uwaga, do załogi może dołączyć Diego, Milton, Watras, Gorn, Beef? Kto to kurwa jest Beef? Aha, to jest ten debil z łowców smoków. Lester, Angar, Lee, Bennett, Wilk, Mario. Mario? Jakiś strażnik. Nawet go nie pamiętam. Lares i Girion. Giriona znowu, kurwa, nie pamiętam. Jakiś zwykły paladyn. Kapitanem może być Torlof. Jack! Jack oczywiście z latarni Jacka. I Jorgan.
No i tego Tentera. Ilu mogę mieć? Co najmniej 5, ale nie napisali ilu maksymalnie. Strzelam, że chyba 8 jest maksymalnie. Kogoś byśmy stąd jeszcze chcieli? Angara na pewno wezmę. I... I dobra, to wszyscy. Nie mam ochoty nikogo innego zabierać. Żeby zabrać Angara, musimy się teleportować do Przełęczy. Przełęcz po stronie Korinis. Mógłbym jeszcze zabrać wilka, bo... Ej! Poszukiwacz! Przetestujemy na tobie mój nowy mieczek, śmieciu! Oj, smocze zębacze. Jak w masło. Idzie jeden zębacz. Chodź tu. Zaskoczenia. Ten miecz jest świetny. Pasmy się odsuwamy, bo zębacz zauważył, że jest... Nie, teraz zauważył nas. Prawie zdechłem. Ale prawie. Ciągle żyję. Still here, bitches. Aż się przypomina ten mem. Ten mem, że jest mapa Europy. Są kraje podpisane różnymi zabawnymi frazami. Jest Polska i na Polsce jest napisane Still here, bitches. Dobra, ale ja chciałem Angara. Smutno mi trochę, że nie zrobiłem dla niego tego questu polegającego na zdobyciu mu tego jego amuletu. No ale cóż, no, zdarza się. W końcu i tak go oczywiście dorwaliśmy. Słyszę o tym po raz pierwszy. Jak będę mieć miejsce, to zabiorę jeszcze wilka. Moje zdanie i tak nikogo nie obchodzi. Zamierzam opuścić Korinis. Nie chcesz się do mnie przyłączyć? Im dalej od Górniczej Doliny, tym lepiej. Kiedy ruszamy? Będę się lepiej przyjmować. No tak jak chcesz, to już. Idź na przystań. Tam się spotkamy. W porządku, ruszam. W końcu i tak go oczywiście dorwaliśmy. Dobra, mamy osób 7. Uwaga, wilk. Nie chciałbyś wypłynąć ze mną w morze? Nie, już nie. Znalazłem dla siebie odpowiednie miejsce. Może innym razem. Aha, czy jakbym nie wykonał dla niego tego questu, no to mógłby ze mną płynąć. Dobra, nie chcę nikogo więcej. Do miasta portowego, ale najpierw... Nie. Nie do miasta. Chcę wejść... W sumie nie. Czekajcie, ile mamy do levela? 10 tysięcy punktów doświadczenia. Dobra. Wypływamy, moi drodzy. Mamy 140 siły, kurwa, te 10 siły i bym miał... A najwyżej wiecie co? Powiedzcie mi, czy uznacie za oszustwo, jeżeli tam w ostatnim rozdziale, jak już nazbieram sobie tych punktów nauki w chuj, to czy uznacie za oszustwo, jeżeli zespawnuję sobie trenera, który będzie mnie uczył... I nie będzie mieć tego cholernego limitu 120 punktów. No chyba, że ktoś będzie mógł mnie wtedy nauczyć tej siły powyżej tego limitu. W razie co, to zostawiam tą kwestię wam. My się w tym momencie teleportujemy, zdobywamy statek i przed wypłynięciem zakończymy odcinek. I zakończymy tą serię coś koło 72 może odcinka, może nawet wcześniej. Bo nie pamiętam, żeby wyspa
Irdorat była wielka. Tych paladynów tutaj troszeczkę jeszcze zostało, ale oni są za daleko, oni nas nie zobaczą. A jak już nas zobaczą, to będziemy daleko. Wcześniej czy później musiało się tak zdarzyć. Skąd ty to masz? Dobry panowie, panowie sobie nie przeszkadzają, ja tylko tak się przechadzam, spaceruję. Ja tak lubię sobie spacerować. No i znowu jesteśmy pod statkiem paladynów. Ta muzyka. Aż pójdę powoli. Nasza załoga. Teraz załatwię statek. Uwaga! Mistrz negocjacji wkracza. Zaczekaj chwilkę. A gdzie to się wybierasz? Chciałem tylko... Wybacz, nie możesz przejść. Ale panie... Muszę dostać się na statek. Nikt nie ma tam wstępu. Takie dostałem rozkazy. Zabiję każdego, kto wejdzie na pokład bez zezwolenia. W imię Inosa będę chronił statku do ostatniej kropli krwi. Jaki ten miecz ma jaką ten miecz ma piękną rękojeść. Śmiesz przeciwstawiać się woli maga ognia? Nie, skądże? Niech Inos mi wybaczy. Magowie ognia to strażnicy mądrości Inosa. Ktokolwiek im się sprzeciwia, sprzeciwia się woli samego Inosa, odrzucając jego łaskę. Co będzie, jeśli wejdę na pokład? Zabiję, to znaczy będę cię musiał powstrzymać. Zaatakowałbyś maga ognia? Nie śmiałbym podnieść ręki na maga. Więc co byś zrobił, gdybym wszedł na pokład? Nic, panie. W takim razie wchodzę. Nie rób tego, proszę. Rozkazy Lorda Hagena były jasne. Lord Hagen wyrusza. Czy rozkazy Lorda Hagena obejmują także mnie? Nie wiem. Pomyśl tylko, czy Lord Hagen mógłby podejrzewać maga o kradzież? Nie sądzę. No co to tyle dobrze by zrobił, jakby tak zrobił. Proszę po raz ostatni, pozwól mi wejść na pokład. Zrozumiałem. Możesz wejść. Statek jest nasz. Panowie, wchodzimy. Ale czekajcie, ja muszę sprawdzić jedną rzecz. Najpierw zrobię to w grze. Potrzebuję okrętu, bo to trzeba mówić. Okej. Nie mam żadnego wpisu o łzach Inosa. Coś mi się kojarzy, że łzy Inosa teraz gdzieś się zespełniły na wyspie i da się takie rzeczy zbierać. Ale no... Łzy Inosa... jest tylko jedna butelka łez Inosa. Coś mi się kojarzyło, że tych łez Inosa było więcej. I taka ciekawostka. Łzy Inosa... Jeżeli jesteśmy paladynem, to używamy łez Inosa, żeby zakonsekrować, czyli pobłogosławić nasz miecz. Bo paladyn dostaje taki swój erlumowy mieczyk, który... jest zajebisty i to jest to miecz z magicznej rudy. Wybieramy, czy chcemy jednoręczny, czy dwuręczny, a potem możemy go jeszcze pobłogosławić, żeby był jeszcze zajebistszy. To przecież oczywiste. To się nigdy nie zmieni. Jesteś gotów, by popłynąć na wyspę? Oczywiście. Daj mi tę mapę. Świetnie. Zatem żagle na maszt i ruszamy w drogę. Tylko sprawdź, czy masz wszystko, czego potrzebujesz. Jak już wyruszymy, nie będziemy mogli zawrócić. Potem możesz się trochę zdrzemnąć.
W kajucie kapitana jest wolna koja. Miłych snów. Dobra, oddaliśmy mapę, ale dostaliśmy za to klucz do kajuty kapitana. I tutaj kończymy, moi drodzy. W kolejnym odcinku wyruszamy do dworu Irdorath i będziemy zaczynać kończyć ten shit. I będzie trzeba wybrać kolejną serię. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, jeżeli tak, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Kochane dzieci Boże, już teraz możecie zacząć pisać, jaką chcecie grę następną. Wchodzą w grę RPG. Więc no, piszcie.